Dzień dobry, dzień dobry. Tak, Wielkanoc, nie? Zając Wiktor, proszę bardzo, do samodzielnego klejenia i ozdabiania. Będzie nam dzisiaj towarzyszył. O, proszę uprzejmie. To już nakrywam stołu, żeby mieć wszystko, co jest potrzebne do pokazu. Proszę uprzejmie, nagrywamy rozkładanie serwetek do zdjęć. Nie wiem, czy będę je wszystkie rozkładał, czy po prostu pokażę, co ładniejsze. Ten wzór pewnie Państwo pamiętacie. Aha. Tak? Zapomniałem przecież. Dzień dobry. Dzień dobry, się witam z Państwem. Serwetki, serwetki.cudamilil.pl, sklep z serwetkami. Witam ponownie w swoich progach. Jedziemy dzisiaj z Wielkanocą. Żeby może nie przedłużać z rozkładaniem, to będę układał tak. Piękny zając, to znany wzór. Tutaj kurczaki. To też przecież znane dosyć dobrze. Te kaczuszki dla przypomnienia, raczej w rarytasach. Tu piękny kaczka z zającem. Też rarytasy, unikaty. To dosyć starutka serwetka. No i pokazuję i objaśniam dalej. Może tu przesunę. O, tu jest taki. To nie. O, to proszę bardzo, jaka piękność. O. I kolejne. I pyk. I zające. I tu taki obrazeczek, bo tu tego nie było. Proszę bardzo, na pół. I tutaj zając z łopatą. Po co komu łopata na Wielkanoc, to nie wiem. I kaczuszka. To miał być kurczaczek, ale jest kaczuszka. Kolejny piękny z dalekich stron. To, czy to się rozkładało w obrazek, czy nie, bo nie pamiętam. Nie, to po ćwiartce stare serwetki IHR-a. I kolejne serwetusie. I zagraniczne. I Zenek ten, co, jak on się nazywa? Ten japoński taki, co medytuje. Yoga. Proszę bardzo. I po troszeczku. I tu w zestawie. Tutaj zagraniczny napis. Dzisiaj trochę mniej mówię, bo trochę mnie gardło boli. Niby wiosna, a jednak człowiek się dorobił. Nie wiem, gdzieś w sklepie, czy na basenie, czy w autobusie. I takie pięknoty idą. I tu mamy kolejną. I kolejna pięknie. A tutaj będzie lepiej widać. Tutaj taka burgerowa dookoła. Proszę bardzo. Kolejna piękna. Tu też po rozłożeniu. Po
po rozłożeniu. O, a tu proszę bardzo, nie ma kółeczka, jest odwrotnie. Widocznie źle im się wydrukowało. Tu starutka, ale proszę zobaczyć, jaka fajna z krokusami. Tak przebieram, żeby co ładniejsze i co szybsze pokazać Państwu, bo niektóre są zacne. A szkoda, żeby ich nie pokazać. I zaczynamy. Było kurczaków sporo. Teraz zaczynamy. Owieczki. Ale nie. Nie owieczki. Zające i kury. Ciekawe, jakie ceny jajek będą. A Państwo na przykład robicie na przykład pasztet na święta? I same piękności. O, dzisiaj to szybciutko. O. Proszę bardzo, kolejna. Proszę spojrzeć. Piękność na cały obrazek. I kolejna piękna całoobrazkowa serwetka. No tu cały czas, proszę Państwa, poruszamy się w zestawie kurczakowo-zającowo-owieczkowym, trochę pisanek, o proszę bardzo, trochę jakichś takich elementów wiosennych, tulipany, robaczki, kaczuszki, myśliciele wielkanocni. Coś jeszcze pokazać. I zestaw pisanek. I tu taki nieforemny
ale też piękny zestaw z fioletem. No. No i powolutku będziemy powoli kończyć, bo to nie ma co. Państwo na pewno będą chcieli jak najszybciej zobaczyć na stronie te serwetki. One jak najbardziej się tam znajdują. No i po kolei można je zamawiać, wybierać i cieszyć się nimi w domowym zaciszu. O. No, tych serwetek jest mnóstwo, tych wzorów jest po prostu nieprzebrana ilość, także zapraszam na stronę serwetki-cudaniewidy.pl do odpowiedniej kategorii Wielkanoc. Jeżeli nie chcecie Państwo, że tak powiem, serwetek pojedynczych kolekcjonerskich, to jest też i kategoria paczki Wielkanoc. Tam można nabyć takie, że wszystkie będą jednakowe, że każdy z gości będzie miał jednakowe serwetki. A jak nie, to pojedynki też są w kategorii Wielkanoc na stronie, sklep z serwetkami. Cóż, wszystkiego dobrego. Zostańcie Państwo zdrowi. Do zobaczenia.